Cześć, cześć, Marek Mal z tej strony, z bezpan.pl. Dzisiaj pojechałem do klientów ze Szczawna-Zdroju, ale klienci to są nie byle jacy, bo to jest Urząd Miasta, tak? Urząd Miasta w Szczawnie-Zdroju. Tutaj zostały posadzone palmy na wiosnę, chyba w kwietniu albo w maju. W kwietniu albo w maju. No i zobaczymy, jak się przyjęły, jak rosną. Króciutko pogadamy, bo wygląda to naprawdę fajnie. Tylko miejsce, gdzie stoją, jest okropnie wietrzne. Także no, trzeba będzie na pewno trochę wcześniej przykryć, bo nawet jak będzie nieduży mróz, a z dużym wiatrem, no to może być odczuwalna temperatura dużo, dużo niższa, ale to zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No i jesteśmy znowu. Palmy zostały kupione w bezpan.pl. Kiedy? W kwietniu? W kwietniu tego roku. Zgodził się Urząd Miasta w Szczawnie-Zdroju, pan burmistrz. Proszę, tutaj jest pan Maciej, który to wszystko załatwiał. Tak. I dzięki tu panu Maćkowi to wszystko tutaj się to znajduje, no bo tak to inaczej wiadomo. Nic by z tego nie było, jeżeli komuś by na tym nie zależało. Ale najbardziej się cieszę z tego, że pan Maciek chce dalej to kontynuować. W sensie nawet nie chodzi mi o dokupowanie, tylko że w końcu komuś zależy, żeby te rośliny rosły, że chcą je przykrywać, bo ja już do wielu miejscowości sprzedawałem palmy, i ludzie je kupili, a później je po prostu zmarnowali, bo się zmieniła władza, bo przyszedł inny ktoś tam i nic z tym nie zrobili, tak? I palmy im po prostu padły. W jednym to nawet była, to chyba gdzieś na wschodzie było, że kazali palmy zabezpieczać dzieciom z podstawów. Taką miały frajdę z tego, tak? 10 palm było kupionych chyba za 20 tysięcy złotych i na wiosnę po prostu były same trupy. Tak to wygląda, ale tutaj ludziom zależy, więc jestem przekonany, że na pewno będzie dobrze. Tutaj wokół są posadzone jeszcze juki, prawdopodobnie to są filamentozy, bardzo ładnie się prezentują. Tych juk to w ogóle nie trzeba zabezpieczać, także tu z tym nie ma żadnego problemu. Palma kwitła, jak widać, jedna i druga, zaraz przejdziemy do drugiej. Ma trochę podniszczone liście, ale to z tego względu, że tutaj jest otwarta przestrzeń i bardzo wieje. To mniej więcej tak jak u mnie w domu. Ale czym ona będzie miała więcej liści, tym będzie na pewno ładniej wyglądać i nie będą te zniszczenia, że tak powiem, tak widoczne. Także na pewno obetniemy te kwiatostany, bo są już niepotrzebne i będziemy przeprowadzać krótkie szkolenie, jak to w ogóle montować. I co z tym zrobić. Palma wygląda naprawdę ładnie. Ile liści wypuściła? Kilka wypuściła już? Myślę, że około 10 by to najmniej. No, proszę bardzo. I to świeżo posadzona. Bo tak jak nieraz mówię, że palmy, które są świeżo posadzone w danym roku, potrafią nie wypuścić ani jednego liścia. Tak po prostu czasem bywa. Jedne nie wypuszczą żadnego, jedne 1, jeden 5, jedne 10, a jedne 15. Nie ma żadnej zasady. Ale to, że jak nie wypuściła żadnego liścia, na przykład jeżeli tak jest, to nie trzeba się tym przejmować, bo tak po prostu może być. I tutaj rozmawialiśmy z panem Maćkiem, że prąd będzie ciągnięty z latarni prawdopodobnie, która tutaj stoi. No bo tutaj nie ma żadnych kontaktów, tak? To nie było przygotowane pod to. Nikt kiedyś nie myślał, żeby tu były palmy. A w gruncie to już w ogóle. Idziemy zobaczyć, tam w oddali jest druga. A tutaj w planie pan Maciek mówi, że może jeszcze będzie juka roztrata, nie? Tak, chcielibyśmy juka roztrata. Ale to w tym samym klombie? Dalej. Chociaż tutaj też myślałem o jakimś, bo tutaj są jeszcze kany w tych takich miejscach, to są kany, aha, rośliny tropikalne. Tak. Kwiaty. To pięknie musi wyglądać tak, latem. Mam takie zdjęcie, na które mogę pokazać. Proszę, tutaj mamy, o właśnie, pan Maciek da zdjęcie, wyślę mailem, to od razu do filmu to zdjęcie wkleimy. Jak to dokładnie tutaj wygląda, jak to tutaj wygląda w pełni sezonu. To pewnie jest dużo ludzi wtedy, nie? Dużo, wszyscy są zachwyceni. Ja tutaj jestem pierwszy raz w życiu, mieszkam bardzo blisko, a nigdy tu nie byłem. Ta palma ma grubszy pień, no wiadomo, jedna ma grubszy, jedna ma cieńszy. I liści też wypuściła? Też wypuściła, może troszkę mniej, bo widać tamta większa jest jakaś. No to tak na oko ciężko powiedzieć, ale obie palmy wyglądają bardzo dobrze. Także fajnie się przyjęły, rosną, no i teraz będziemy tylko czekać na zabezpieczenia. Już w tym roku miał jakiś mróz, nie? Był mróz i dobrze zniosły. Tak. Ile było?
U nas było minus 7 chyba najwięcej. Minus 7, no to już jest nieźle. Właśnie mam klienta, który mieszka w Bogusowie Gorcach, tak pisałem. Tak. I on pisał, że u niego jest, było wtedy, to było przed 1 listopada, że było minus 10. Tak, tam jest bardzo zimno, a 10 km stąd. No właśnie, i on mi nieraz tak opowiadał, ja mu nie chciałem wierzyć, bo był na przykład w tym roku, ja mówiłem, że u mnie było na zimie minus 12 tej zimy, a mówi, że u niego było minus 21. No i jak to możliwe, tak? Tak blisko tu jest 40 parę kilometrów ode mnie. No i to pod przedgórze na pewno. Czy tu coś będzie? Bo tutaj jest takie zagłębienie jakby. To jest specjalna misa, która po prostu powoduje to, żeby woda się zbierała i żeby ta palma miała, ta woda nie odpływała, bo tutaj mamy takie podwyższenie terenu. Mhm. Chcieliśmy to czymś wysypać, ale no boimy się jej zaszkodzić, żeby nie było jakichś wpływów minerałów złych, czy soli, czy zakwaszenia gleby, coś takiego. Czyli fajny jest pomysł taki, otoczona jest po prostu ziemią. Otoczona niektórzy, jest ziemią. No tak, niektórzy może jakieś dają kostkę krawną, czy coś, a tutaj jest naturalnie. Naturalnie. Te juki może się rozrosną, to nie będzie widać. O. Dobry. Także jest specjalna niecka taka zrobiona, żeby tutaj woda się zbierała. Bardzo fajnie to wygląda. A tutaj mamy pani przyszła, też z urzędu, tak? Dzień dobry. I będziemy zaraz jeszcze rozmawiać o tych palmach, tak? No może będziemy. Parę słów coś opowie. Coś opowiem na pewno. Już kończymy nagrywać film, także... Juki są dosadzone, na pewno się ładnie rozrosną. A czy tutaj będzie posadzona trawa? Zastanawiamy się, czy będziemy w stanie ją kosić między tym wszystkim. A, no tak, bo nie będzie jak, bo tutaj jest taki... No, będziemy plewić chyba. Nie będzie jak, trzeba właśnie jakieś... Rozrosną się juki i to tak po prostu się... Także mamy dwie przecudne palmy, jedna od drugiej jest, nie wiem, ile to jest, 50 metrów? Z 50 metrów, wyglądają naprawdę super, najważniejsze, że się przyjęły, że sobie rosną, że sobie kwitły. No i teraz, tak, no i teraz przed nami jest zadanie, żeby je fajnie okryć, żeby na wiosnę wyglądały tak samo, jak wyglądają. Tak. A dodatkowo będzie atrakcja, bo będą kablami świetlnymi zawinięte, więc będą dodatkowo się świecić, jak będzie się termostat załączał. Tak. Także dziękuję bardzo, że mogę tu przyjechać. Dzięki. Zapalmiamy razem Polskę i będzie, mam nadzieję, coraz więcej palm. Marek Malec, bezpan.pl. Trzymajcie się, cześć.